27 stycznia wspominamy świętego Henryka de Ossoy Cervello, prezbitera. Henryk urodził się w Vinebre w hiszpańskiej Katalonii 15 października 1840 roku. W wieku 15 lat spotkał się z dziełem świętej Teresy od Jezusa. Pragnął zostać nauczycielem, ale ojciec zadecydował, że zostanie kupcem. Henryk został więc wysłany do pracy w sklepie u wujka. Jednakże śmierć matki w 1854 roku, wskutek szalejącej wówczas w Katalonii epidemii cholery, zmieniła serce Henryka. Postanowił zostać kapłanem. Po perypetiach związanych z uzyskaniem zgody ojca, trafił do szkoły dla przyszłych kapłanów w Tortosie. Codziennie uczestniczył w Eucharystii, odmawiał różaniec, często przyjmował też komunię świętą. Studiował częściowo także w Barcelonie, wówczas wielkim przemysłowym mieście, gdzie poznał problemy życia robotników. W 1867 roku Henryk przyjął święcenie kapłańskie jako kapłan diecezjalny. Pierwszą mszę świętą odprawił przed figurą czarnej Madonny z Montserrat, patronki Katalonii. Zasłynął jako apostoł dzieci i wspólnot osób świeckich. Dzięki katechizowaniu dzieci mógł wypełnić swoje młodzieńcze pragnienie zostania nauczycielem. W 1872 roku, aby ułatwić pracę katechetom, ułożył i wydał praktyczny przewodnik katechety. Wydawał także gazetę Santa Teresa de Jesu. Henryk zatroszczył się także o dzieci nieuczęszczające do szkoły, organizując dla nich szkółki niedzielne, gdzie uczyły się pisać i czytać. Ofiarne apostolstwo umiejętnie łączył z głębokim życiem modlitwy. Bogate doświadczenie w życiu wewnętrznym pozwalało mu skutecznie prowadzić do Boga liczne osoby. W 1873 roku, zachwycony głębią myśli świętej Teresy od Jezusa, założył Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Żeńskiej. Postawił mu za cel troskę o ewangeliczne wychowanie kobiet, przyszłych matek. Rozwijało się ono bardzo szybko. Po roku liczyło już około 700 członkiń, a w 8 lat później blisko 140 tysięcy w całej Hiszpanii. Dla potrzeb towarzystwa Henryk napisał książkę Kwadrans, zbiór krótkich medytacji przeznaczonych dla młodzieży. W 1876 roku powołał także do życia nowe zgromadzenie, Towarzystwo Świętej Teresy od Jezusa. Pragnął, by siostry mogły zdobywać odpowiednie przygotowanie naukowe i pedagogiczne do opieki nad dziewczętami. W 1890 roku zgromadzenie liczyło blisko 300 osób. 100 lat później liczba profesek wzrosła do 2000. Utrudzony cierpieniem i różnorakimi próbami, także ze strony władz kościelnych, Henryk zmarł na atak serca w Gilet w Walencji w nocy z 27 na 28 stycznia 1896 roku. W 1908 roku trumnę z jego szczątkami przeniesiono do domu jego zgromadzenia w Tortosie. Jego beatyfikacji w 1979 i kanonizacji w 1993 roku dokonał papież święty Jan Paweł II. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Henryka na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.